Sam projekt to jest głównie moja obrona pracy dyplomowej Stolnickiej Szkoły Fotografii, do której się zapisałem. Bardzo szybko wymyślony, szybko zrealizowany. Chodziło o pokazanie sylwetek bardzo zbliżonych do siebie, różnych sylwetek i kobiet, i mężczyzn. Bardzo miałem, że tak powiem, rozpiętości, jeżeli chodzi o gabaryty. No i każda z tych sylwetek jest tutaj pokazana. Jest osoba, która jest aktywna, ćwiczy, robi coś ze swoim ciałem. Jest osoba pracująca, później osoba, która na przykład nie robi nic, ale strasznie wszędzie chodzi na pieszo, jeździ rowerem. Także widać to też tutaj na tych zdjęciach. No i tak samo z kobietami. Kobieta, która uprawia sport czynnie, kobieta pracująca i kobieta, jak wiem, która troszeczkę, że tak powiem, też może być biega. Miałem przyjemność koordynować ten projekt. Jest to projekt zaliczeniowy na zakończenie szkoły fotograficznej. I poza wartościami takimi graficznymi, wizualnymi, to dla mnie jest w tym wartość pokazania sylwetek w sposób naturalny, taki prawdziwy. To już w tej chwili fotografia modowa sprawiła, że widzimy ludzi w sposób idealny na zdjęciach. Natomiast tutaj jest to pokazanie sylwetkowe, ale z takim naturalnym spojrzeniem i to jest duża, duża zaleta. Jest to ogromne zaskoczenie, dlatego że tak na co dzień nie mamy okazji zobaczyć siebie w takiej postaci, w takiej formie. Wiadomo, jak się stoi przed lustrem, to też jest zupełnie, zupełnie inaczej, bo mamy szybko, szybko wszystko. A tutaj jednak można stanąć i zobaczyć, jak się tak naprawdę wygląda. Ciekawe, ciekawe doświadczenie bardzo. No i jak się wygląda? Rewelacyjnie. Nie, no mówię, to jest zupełnie coś innego, jak się patrzy na siebie, tak, że tak powiem, okiem fotografa, a nie tak krytycznym. Fajnie, nie widać pewnych niedoskonałości, nie widać jakiejś tam ułomności ciała. Bardzo fajny pomysł, no, rewelacyjny pomysł z tymi zdjęciami był. Ja jestem bardzo krytyczny w stosunku do siebie i rzadko się zdarza, żebym był zadowolony w 100% ze swoich zdjęć. Natomiast dużo osób, którym wykonuję zdjęcia, twierdzą, że są zadowolone, bardzo mi się prace podobają. To mnie troszeczkę podbudowuje, aczkolwiek wiem, że zawsze mogą zrobić coś lepiej. Że każde następne zdjęcie, które robię, zawsze wiem, jaki błąd popełniłem poprzednim, staram się go naprawić, staram się zrobić coś inaczej, ale zawsze jakiś taki inaczej jest dostęp.